Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już rankingu pakietów Diamond. Tym razem, słuchajcie, przenosimy się w czasie do roku 2014. Jak widzicie, mamy tutaj 12 tylko pakietów, co oznacza jeden pakiet na miesiąc, równo jeden pakiet na miesiąc. Wcześniej było ich więcej, teraz jest ich naprawdę zatrważająco mało, no cóż. Ale zanim zaczniemy, tutaj macie najnowszych subskrybentów. Oczywiście, jeżeli chcecie się znaleźć na następnym odcinku, na tej zacnej liście, to zapraszam serdecznie do subskrybowania tego kanału, jest to darmowe. Zróbcie to klikając ten czerwony przycisk na dole, a być może będziecie na następnym odcinku. Dobra, przechodzimy już, słuchajcie, do kategorii. Normalnie, miodzio, wiesz, elegancko. No świetnie. Tak, tak właśnie prezentują się aktualne kategorie. Mam nadzieję, że wam się spodobają te nazwy. Przechodzimy już do pierwszego pakietu. Jest to pakiet, słuchajcie, Sugar. Przez chwilę zapomniałam, jak on się nazywa i nie wiem, jak mogłam sobie na to pozwolić, ponieważ jest to jeden z moich zdecydowanie najulubieńszych pakietów, jakie istnieją w tej grze. Pakiet Sugar jest naprawdę genialny, włosy są przepiękne, sukienka jest przepiękna, no i maska. Wszyscy się chyba zgodzimy, że ta maska to był ogromny hit. Jest to kolejna rzecz, akcesorium, które jest bardzo, bardzo oryginalne, ciekawe. I to samo właśnie mówiłam w stosunku do gitary z VIPa Rockowego, którą mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku z rankingu pakietów. Także, słuchajcie, ten pakiet po prostu bez dwóch zdań i leci do... Normalnie, nie leciło. Ponieważ jest to świetny pakiet, no i ponownie muszę to powtórzyć, że ja mam ogromną słabość do pakietów halloweenowych, a to jest właśnie pakiet halloweenowy. Kolejnym pakietem jest pakiet arabski. Nie przepadam za nim zbytnio, nawet nie wiem, jakie jest tutaj akcesorium. A, dobra, już wiem. Tutaj mamy, słuchajcie, takie oto buty, takie dziwne lacze, złote z jakimiś zdobieniami. Bardzo dziwnie to wygląda i totalnie nie w moim guście, zdecydowanie nie w moim guście, także ten pakiet chyba leci do ostatniej kategorii, ponieważ no nie widzę tutaj nic, co by mi się podobało w tym pakiecie. Zobaczcie, jaki mamy rozstrzał. Ledwo co odcinek się zaczął, już mamy jeden pakiet na samej górze i jeden pakiet na samym dole. Kolejny pakiet to jest pakiet świąteczny i jest to jeden chyba z moich ulubionych pakietów świątecznych, ponieważ te włosy są świetne i ponownie nie pamiętam, jakie tutaj było akcesorium. Ach, tutaj był ten szalik taki złoty. No tak, zapomniałam. Kurczę, on jest taki średni, chociaż na święta to nawet okej, sukienka jest taka sobie. Ja bym go dała chyba do tej środkowej kategorii. Nie jest on taki najgorszy, ale jest naprawdę... Myślę, że to jest całkiem okej pakiet. No, nie zasługuje on na niższą ocenę. Kolejny pakiet to jest pakiet walentynkowy. No jest to średni pakiet, szczerze powiedziawszy. Ja bym go dała zdecydowanie do kategorii... Właśnie tej kategorii. Kurde, mam tutaj każdy pakiet dosłownie w każdej kategorii przyporządkowany i wszystko wskazuje na to, że pakiet Japan poleci do kategorii, która jeszcze nie ma żadnego pakietu, czyli do pakietu o kategorii elegancko, ponieważ ja bym go właśnie tutaj przyporządkowała. Więc mamy już każdy pakiet w każdej kategorii. Kolejnym pakietem jest tutaj pakiet wielkanocny 2014. Przypomniało mi się teraz ogólnie, że te włosy właśnie z tego pakietu wielkanocnego cieszyły się przez jakiś czas ogromną popularnością i naprawdę wiele osób chciało je mieć, co jest ciekawe, bo ja w sumie nie widzę nic takiego super w tych włosach, ale no nie wiem, widocznie mają coś w sobie. No nie, ja wiem, sukienka to tak trochę wygląda, jakby po prostu wejść w sklep i zejść na ostatnie strony, to na pewno jakieś takie sukienki w takiej stylistyce byśmy znaleźli, więc tutaj niezbyt mi się ona podoba, raczej tutaj taka średniawka. Chyba bym właśnie ten cały pakiet dała do tej średniej, środkowej kategorii. Następny pakiet to jest pakiet palmowy? Nie wiem, powiedzmy, że jest to pakiet palmowy. On mi się średnio podoba. W sensie włosy są całkiem w porządku, sukienka ponownie bym powiedziała to samo, co w przypadku tego wielkanocnego pakietu, czyli gdybyśmy sobie zeszli na jakieś ostatnie strony w sklepie, to na pewno coś takiego by się znalazło. Okulary w sumie również bym takie znalazła, bardzo podobne w sklepie, także raczej by tutaj poleciał ten pakiet do niestety przedostatniej kategorii. Kolejny pakiet to jest pakiet chyba również rockowy. Tak mi się wydaje, że on się również nazywał rockowy, tylko że rockowy oczywiście 2014. I się zastanawiam tutaj, czy go dać do elegancko, czy no świetnie, bo niby tutaj te wszystkie rzeczy są całkiem ładnie wykonane. Sukienka jest w ogóle sztos, moim zdaniem, i naprawdę bardzo, bardzo dobrze wyszła. Włosy trochę takie wodogłowie, no trzeba tutaj przyznać, chociaż bardzo podoba mi się wykonanie tej kokardki. Wydaje mi się, że ona jest tak starannie zrobiona, starannie narysowana. Buty średnio mi się podobają, w ogóle szpilki na MSP w tym starym stylu rysowania są paskudne. Większość z tych butów jest paskudna i nie nadaje się w ogóle do noszenia w tych czasach. Chyba bym go dała tutaj, chociaż kurde, z bólem
dałem serca troszeczkę, bo ta sukienka jest naprawdę świetna. Najchętniej bym go dała gdzieś pomiędzy elegancko a no świetnie. Jeszcze zdecyduję na sam koniec, ale póki co przechodzimy teraz do pakietu greckiego. Pakiet grecki jest całkiem nieźle wykonany, jest całkiem oryginalny, natomiast mało użyteczny. Nie za bardzo jest tutaj co z tymi ciuchami zrobić, nie za bardzo mam jakiś pomysł na ciekawe stylizacje z tym. Włosy są takie sobie. Chyba bym go dała do tej przedostatniej kategorii, niestety. Kolejny pakiet to jest pakiet lodowy bądź ciastkowy 2014 i on już tutaj mi się bardzo podoba. W sensie na pewno te włosy, włoski są prześliczne i bardzo mocno tutaj wyczuwam taki vibe włosków deserowych z 2020 roku, który również miałem tutaj przyczepiony taki... takie jakieś lody. Nie wiem, co to było. I tak samo właśnie tutaj mamy w tym pakieciku ciastkowym. Sukienka jest, no, ponownie powiedziałabym, że na ostatnich stronach w sklepie coś takiego spokojnie by się znalazło. Ta czapka jest całkiem ciekawa, całkiem w porządku. Również mi się podoba i pasuje do tych włosów. Ponownie jestem tak trochę rozdarta. Nie wiem, czy go dać do elegancko, czy do no świetnie. Nie, no damy go obok pakietu Japan. Podobają mi się te włosy. Naprawdę mi się podobają te włosy i ta czapeczka też jest super. Sukienka taka średniawka, ale reszta jest naprawdę sztos. Wiesz. Elegancko. Kolejny pakiet to jest pakiet Britney Spears albo pakiet Starcoins. Powiedzmy, że to jest pakiet Starcoins. Jest to naprawdę bardzo świetny pakiet. Ten płaszczyk jest śliczny, piesek ten w torebce również cieszy się ogromną popularnością, nawet aktualnie. Włosy również świetne. Ten pakiet ląduje, słuchajcie, zdecydowanie do kategorii elegancko, ponieważ jest to świetny pakiet. I ostatni pakiet to jest pakiet barokowy. Uwielbiam tę sukienkę. Ona jest przecudowna i naprawdę, kurde, jakby mi ktoś ją wysłał, to ja bym jej chyba nie oddała. Naprawdę jest prześliczna. Włosy również mi się bardzo podobają. Te tutaj spodnie, one tutaj kompletnie nie pasują. Nie podoba mi się to, że te spodnie są tutaj. Można było do tego pakietu dodać jakieś piękne, nie wiem, perły w ramach dodatku, albo jakieś buty na wysokim obcasie. Natomiast leci on moim zdaniem do kategorii elegancko zdecydowanie, ponieważ moja miłość do tej sukienki jest tak ogromna, że nie jestem w stanie dać go niżej. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z tą tier listą. Jak zwykle tradycyjnie link do niej macie w opisie, koniecznie tam zajrzyjcie, jeżeli chcecie się też pobawić w ten sposób. Tymczasem ja wam bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie do końca, do następnego i pa!